uważniej, wyłącznie podziwiaj. Namawia młodszych i starszych radny powiatowy Andrzej Trzeciak. Ten przyrodnik, leśnik, a zarazem znawca i miłośnik owadów wykorzystuje każdą sprzyjającą okazję, by podczas trwających właśnie wakacji w ciekawy sposób edukować dzieci i młodzież w powiecie dębickim o tym, jak ważną rolę w ekosystemie pełnią owady, zwłaszcza motyle. Jedni zbierają znaczki, monety, u mnie padło na owady. Z perspektywy 30 lat jest to kilkadziesiąt tysięcy owadów, kilkadziesiąt publikacji w czasopismach popularno-naukowych. I tak jak powtarzam, to już nie jest hobby, to nie jest zbieractwo, a w tej chwili to taka życiowa pasja. Takie spotkania prowadzę bądź w czasie wolnym, bądź w ramach działalności statutowej stowarzyszenia, którego jestem przewodniczącym. Jest to Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krakowie. Także mam ten komfort i tą możliwość, że w ramach pracy mogę połączyć przyjemne z pożytecznym i te spotkania prowadzić. Opowiadania są bardzo zróżnicowane i spontaniczne. Owadów w Polsce mamy 26 tysięcy gatunków, czyli bardzo dużo. Oprócz spotkań ze słuchaczami, które odbywają się choćby w Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej, pan Andrzej do promocji rodzimej fauny i flory wykorzystuje również media społecznościowe. Na jego facebookowym profilu można obejrzeć ciekawe opisy i fotografie, m.in. leśnych mieszkańców powiatu dębickiego.